Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Szymon Ogłaza obecny i przyszły marszałek? No, zobaczymy oczywiście. Mam nadzieję, że tak. Na razie można powiedzieć, że radny elekt. Radny województwa elekt. Z wynikiem zresztą, gratulujemy. No, dziękuję bardzo. No rzeczywiście trójka na liście to nie jest łatwe miejsce, ale udało się 4,5 tysiąca głosów. Dziękuję bardzo wszystkim wyborcom, którzy mi zaufali. No, panie marszałku, policzono głosy po raz pierwszy, znaczy jak Opolszczyzna jak zawsze była pierwsza, tak? No bo najmniejsza. Bo najmniej, no a nie tylko. I też sprawna. Organy bardzo. Wyborcze tak, mamy tak, też bardzo, bardzo sprawne, bardzo. Tak. Natomiast ta informacja pierwsza, która poszła w świat, że pierwszy region, gdzie Koalicja Obywatelska, szeroko rozumiana, czyli tak zwany anti-PiS, obronił władzę. No tak, no i Koalicja Obywatelska już nie szeroko rozumiana, tylko literalnie, więc jako komitet wyborczy wygrała zdecydowanie wybory z Prawem i Sprawiedliwością. 13-10, choć też prawica no, podwoiła wynik. Tak, to prawda, no ale to też przez te 4 lata wiele się w kraju wydarzyło, więc trudno się dziwić. Natomiast no, my też poprawiliśmy i to znacznie, bo blisko o połowę, no, mieliśmy 9 mandatów, teraz mamy ich 13, w związku z czym można powiedzieć, że to również duży sukces, znaczy na pewno duży sukces. I mówię zupełnie szczerze, zresztą podobnie jak marszałek wczoraj, że trochę nawet ponad nasze oczekiwania. Czyli jesteście pozytywnie zaskoczeni. Tak, ale to bardzo dobrze. Ponad 100 tysięcy wyborców w województwie opolskim postanowiło oddać swoje głosy właśnie na Koalicję Obywatelską. To świetny wynik i naprawdę no, daje nam taką dobrą motywację do dalszej pracy. Dziś koalicja rządząca regionem ma 25 na 30 mandatów. To jest absolutnie komfortowa sytuacja. Prawda. Jeżeli nic się nie zmieni, będzie 20 na 30. Trochę słabiej, ale wciąż to jest bardzo mocna większość, o ile się nie pokłócicie. Nie pokłóciliśmy się przez 4 lata tamtej kadencji. Proszę mi wierzyć, ja 3 lata byłem członkiem zarządu i nie zdarzyła się sytuacja, żebyśmy podczas posiedzenia musieli głosować i żeby było przekonywanie się, czy przegłosowywanie się. Myślę, że to jest fenomen województwa opolskiego, ale to też dlatego, że naprawdę się nauczyliśmy siebie i te osobowości są na tyle koncyliacyjne, że jesteśmy w stanie, mając wspólny cel, realizować te swoje indywidualne cele bez konfliktu. To jest niezwykle cenne i myślę, że tak będzie dalej. No ale to nie jest do końca tak, że politykę uprawiają osoby. Politykę uprawiają partie. Zawsze na końcu politykę uprawiają osoby, wbrew temu, co by się wydawało, to na samym końcu jest zawsze osoba. Ona nie ma nad sobą, nie ma słuchawki w uchu, jak niektórzy dziennikarze. Przepraszam bardzo, panie redaktorze. No ale to tak, mam nadzieję, że to nie do mnie. Nie. Mówię o prowadzących różne programy telewizyjne. Przecież wiemy, że tak jest. I jest reżyser, który mówi teraz w lewo, teraz w prawo. My tego nie mamy. My oczywiście mamy pewne takie wytyczne. No zresztą jak to powszechnie wiadomo, wiemy, jaki jest nasz program i co musimy realizować, natomiast na końcu zawsze stoi człowiek i to jest niezwykle ważne, jaki jest ten człowiek i czy jest skłonny do tego, żeby pójść na kompromisy, czy jest człowiekiem konfliktu. Tu u nas wydaje się, że ten kompromis zawsze wygrywał. Zawsze jak zawsze, no może w ostatniej kadencji. Ja pamiętam taki moment, kiedy pozbyliście się z Koalicji Mniejszości Niemieckiej i tam też chyba personalne rzeczy zagrały. Takie mam wrażenie, zła chemia między marszałkiem Józefem Sebestą a wicemarszałkiem Józefem Kotysiem. No to już trochę historia. No historia, bo to już parę pamiętamy. Ładnych parę lat temu było. Szybko się skończyło. Mniejszość niemiecka wróciła do koalicji, a to też dlatego, że proszę pamiętać, że jest reprezentantem wielu mieszkańców województwa opolskiego. I nie można tego lekceważyć. 50 tysięcy głosów. Naprawdę bardzo dobry wynik. Do tego spora grupa samorządowców, w związku z czym naprawdę trudno sobie to wyobrazić, żeby ignorować mniejszość niemiecką. No, to tylko potwierdzenie moich słów wcześniejszych, że na końcu zawsze stoi człowiek i pewnie być może tak wtedy było, ale na pewno w ostatniej kadencji nie zdarzyło się nic, co by mogło podważyć naszą chęć do dalszej współpracy. Choć jak czytamy, prawica robi pewne podchody pod mniejszość niemiecką. No, to jest prawo demokracji. Arytmetyka wyborcza jest taka, że teoretycznie, chociaż nie, bo no, musieliby do siebie przekonać nie tylko mniejszość niemiecką, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe, co trudno sobie wyobrazić w tej sytuacji. Choć pamiętajmy, że Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku, był kiedyś senatorem Prawa i Sprawiedliwości. No, ale już nie jest. I nie jest już dłuższy czas, w związku z czym chyba 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ja myślę, że
obserwując również pana przewodniczącego podczas ostatniej kadencji i konflikty, z które tak jak bardzo iskrzyło między sekretarzem chyba wciąż jeszcze regionalnym PiS-u, czyli radnym Szymańskim, a panem przewodniczącym Krajczym, to trudno mi sobie wyobrazić, że dziś padną sobie w ramiona, choć oczywiście w polityce nigdy nie ma nigdy, ale to są te, również jest ten wymiar taki bardziej ideologiczny. Ja nie wyobrażam sobie, że mniejszość niemiecka poszłaby na współpracę z ludźmi, którzy podważają w ogóle jej prawo do funkcjonowania, do istnienia w Polsce i do praw, które mają pewnych przywilejów, nie nad wyraz jakichś szczególnych, a jednak mimo to podważają te standardy europejskie, mówiąc o tym, że nie należy im się chociażby zwolnienie z 5% progu w skali kraju w wyborach parlamentarnych. No, ale trudno mi się to wyobrazić. Się kiedyś pojawiały, one ostatnio już nie wracały. No bo ostatnio było coraz bliżej wyborów samorządowych. Jak zwykle Prawo i Sprawiedliwość wycisza swoje najbardziej radykalne głosy tuż przed wyborami, natomiast po wyborach te demony odżywają. Mówi pan o tym, że na końcu zawsze jest człowiek. No dzisiaj Nowa Trybuna Opolska spekuluje, że no właśnie, ten skład ludzki może się trochę zmienić, bo no, Polskie Stronnictwo Ludowe poniosło dużą porażkę na Opolszczyźnie. No, było 8 mandatów plus jeden dobrany, tak. Teraz są 2. Norbert Krajczy i Antoni Konopka, przegrał Stanisław Rakoczy, wicemarszałek, no i... No to jest, te sprawy personalne, to jest czas na to właśnie, żeby teraz je dograć i jak będzie wyglądał skład osobowy zarządu województwa, no on będzie odzwierciedleniem tych liczb, o których mówiłem. 13-5-2, tak wygląda układ po stronie koalicjantów, więc pewnie my jako Koalicja Obywatelska będziemy chcieli mieć 3 członków zarządu, ale to są kwestie, które są do dogrania między nami. Koszty PSL-u. Które ma 2 mandaty. Ma 2 mandaty, no trudno sobie wyobrazić, że 2 mandaty pociągną za sobą, tak jak dotychczas, 2 członków zarządu. To również była wypadkowa arytmetyki wówczas, więc nigdy wcześniej tak nie było. Wcześniej też był jeden członek zarządu z Polskiego Stronnictwa Ludowego i pewnie tak to się teraz zdarzy. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy stworzyli bardzo sprawny klub, koalicję 20-osobową. Jest spora grupa nowych radnych, ale wśród tych radnych znowu są ludzie tak doświadczeni, jak na przykład 3 naszych byłych parlamentarzystów, byłych posłów. Robert Węgrzyn, Janina Okrągły i Brigida Kolenda-Łabuś. Tak. Więc to nie są na pewno nowicjusze w polityce i na pewno wniosą bardzo dużo merytoryki do tego sejmiku. Zbigniew Kubalańca, kolejnym członkiem zarządu? Panie redaktorze, ani ja, ani Zbigniew Kubalańca, oczywiście mój serdeczny kolega, z którym bardzo chciałbym współpracować i będziemy współpracować na pewno, bo będziemy w jednym klubie, jesteśmy radnymi, elektami, jak wspomniałem. Nie możemy być pewni tego, dopóki nie zagłosują na nas radni, więc pewnie takie propozycje będą i one się te nazwiska się przewijają na giełdzie, natomiast to marszałek Buła, który tylko umocnił swoją pozycję lidera w regionie, również swoim indywidualnym wynikiem, bo ja wiem, że pan radny Ociepa chciałby się porównywać, ale jednak wynik ma lepszy. Ale zrobienie takiego wyniku w okręgu północnym, który jest znacznie mniejszy niż Opole. No, no, te procenty mówią za siebie. Tam to jest 20%, tutaj to chyba 14%. Tak. Więc trzeba znać proporcje i pan radny Ociepa zawsze miał z tym problem, żeby znać proporcje. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Szymon Ogłaza, wicemarszałek regionu, obecny i przyszły być może, radny elekt Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Drugiej części rozmowy można posłuchać w drugim programie Radio Opole, a posłuchać i zobaczyć na naszej stronie radioopole.pl. Panie marszałku, jaki będzie teraz scenariusz zdarzeń? No, mamy dużo czasu. No, chronologia negocjacji. Tak, mamy bardzo dużo czasu, to się jeszcze nie zdarzyło. Te rozwiązania prawne, które wprowadza kodeks wyborczy, zakładają, że kadencja dzisiejszego sejmiku kończy się dopiero 16 listopada, w związku z czym jeszcze raz odbędzie się jeszcze jedna sesja, ostatnia sejmiku w starym składzie. My jako zarząd pracujemy do tej pory, czyli do momentu wybrania kolejnego zarządu, co nie może się zdarzyć wcześniej niż właśnie po tym 16 listopada. Więc mamy bez mała miesiąc na to, żeby te wszystkie szczegóły techniczne, jak ta koalicja ma wyglądać, jaki będzie podział stanowisk, jaki będzie podział również tych wszystkich funkcji w Radzie, bo przecież i prezydium Rady, czyli sejmiku w tym wypadku, i wszystkie komisje sejmikowe, radni muszą podzielić między siebie w ogóle przynależność do poszczególnych komisji, trzeba wybrać prezydia tych komisji. Myślę, że sporo pracy przed nami, ale jak nigdy komfortowo, dlatego że mamy na to dużo czasu.
przyszło. Myślę, że te generalne zasady będziemy chcieli jak najszybciej spisać i obwieścić, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby nie było tych spekulacji niepotrzebnych. No i później bierzemy się do roboty, bo na szczęście mam nadzieję, że będzie trwała ta koalicja i my doskonale wiemy, jakie są zadania przed kolejną kadencją, która, muszę przyznać, nie będzie łatwą kadencją. Te 5 następnych lat to duże wyzwania, bo kończą się pieniądze europejskie z tej perspektywy. Nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądał nowy regionalny program operacyjny. Trzeba go wynegocjować. Trzeba przygotować strategię rozwoju województwa, o czym mówiłem kilkakrotnie, będąc troszkę wyszydzany zresztą przez oponentów, że będziemy pisać i będziemy pisarzami, ale każdy, kto zna samorząd i kto wie, jak to jest ważne, to by tego nie podważał. Strategia rozwoju województwa wyznacza kierunki na kolejne lata i to ona będzie robiła nam robotę, to znaczy wyznaczała nam robotę i to jest niezwykle ważne i bardzo, bardzo, bardzo poważne zadanie, które przed nami stoi, to przygotowanie tego tak, żeby to było jak najbardziej skonsultowane i żeby ludzie mogli uczestniczyć w tym, mieszkańcy województwa opolskiego. A jak pan ocenia wynik wyborów w skali całego kraju? No nie mamy jeszcze wszystkich danych, tych sejmikowych zwłaszcza, no co prawda gazety ci już podały ten podział, ale chyba jeszcze tam 2-3 sejmiki nie są pewne. To znaczy, no, miarą zwycięstwa w wyborach samorządowych, znaczy miar może być dużo i ja to już parokrotnie mówiłem, że tak naprawdę to jest tak, że poza tymi takimi naprawdę przegranymi, to w zasadzie każdy może coś znaleźć dla siebie, jakiś kąsek i powiedzieć, że a my wygraliśmy w powiatach, a my mamy najwięcej wójtów, a my mamy najwięcej burmistrzów, a my mamy sejmiki i tak dalej. Jeśli chodzi o wojewódzki wymiar, ten sejmikowy, ten najbardziej polityczny, to oczywiście miarą będzie to, ile zarządów uda się stworzyć i w ilu Koalicja Obywatelska będzie partycypować, a w ilu nie będzie partycypować. Myślę, że no, wynik sprzed 4 lat się na pewno nie powtórzy, bo wtedy no, zdominowali. 15-1, jeśli chodzi o realną władzę. No więc właśnie. Ja nawet nie jestem przekonany, czy to nie było 16-0, dlatego że wydaje mi się, że na Podkarpaciu, ale to chyba w poprzedniej kadencji zmieniło się w trakcie. Ale nawet jeśli nie, to generalnie Podkarpacie było PiS-u. No tak. I teraz dramatycznie bo tam samodzielna większość. No jest tak, że wschód kraju jest zdecydowanie bardziej pisowski niż zachód. To miało zawsze takie odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Teraz to się tylko spotęgowało. My musimy odrabiać. Wciąż niestety musimy odrabiać straty i te straty, jak widać, zostały w znacznym stopniu odrobione, bo dzieli nas w tym procentowym poparciu, tym, które niewielkie ma znaczenie oczywiście, ale daje jakiś obraz rzeczywistości. To dzieli nas zaledwie kilka procent, mimo tego, że sondaże CBOS-u pokazywały, że Koalicja Obywatelska może liczyć na mniej niż 20%, a Prawo i Sprawiedliwość na 40 kilka. To jest zaledwie kilka procent. Mamy rok na to, żeby te różnice zniwelować i żeby... Przed wyborami parlamentarnymi. Oczywiście, no to są wybory, które są dla nas w tej chwili najważniejsze i wszyscy się na nich koncentrujemy. Po drodze jeszcze Europarlament, którego również nie należy lekceważyć. Te wybory rządzą się swoimi prawami i tu frekwencja jest niska. Nad tym trzeba zdecydowanie popracować. Polacy nadal nie bardzo się identyfikują z Europarlamentem i nie wiedzą, jak bardzo ważne jest to, żeby reprezentowali nas właściwi ludzie, którzy rozumieją Europę, którzy chcą tej Europy i którzy chcą ją naprawiać, a nie tam fikać i koziołki i pokazywać, że żarówki są dla Polaków najważniejsze. No choć prawda, złośliwość pod adresem rozumiem prezydenta Andrzeja Dudy. Kompromitującego nas permanentnie. Ale panie marszałku, okazuje się, że nie tylko my mamy jakby problemy z Brukselą, mają Włochy. No dzisiaj przeczytaliśmy o tym, że po raz pierwszy w historii Komisja Europejska zakwestionowała budżet państwa Unii. No, każdy ma swoje problemy, ale właśnie to jest cała sztuka, żeby zdać sobie sprawę z tego, że my nie mamy problemów z Unią, tylko jesteśmy częścią Unii Europejskiej i że to są nasze wspólne problemy, bo nasz rząd przedstawia to właśnie w ten sposób, że my jesteśmy w jakimś konflikcie z Unią Europejską. W ogóle tak jakby te wszystkie organy unijne były czymś jakimś wrogim i z zewnątrz. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej, tworzymy wszystkie te organy i albo zaczniemy w ten sposób rozumować, a nie próbować udowadniać, jacy to jesteśmy lepsi, jacy to jesteśmy mądrzejsi, albo no niestety ta Unia nas nie będzie chciała, bo Unia to wspólnota, a nie tylko płatnik. A wiemy już, kto będzie kandydatem do Europarlamentu? Koalicji Obywatelskiej czy Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej? Ja nie wiem w ogóle, czy
takie decyzje co do tego, w jakim kształcie, czy w jakim układzie politycznym będziemy szli do Europarlamentu, zapadły. Chyba raczej nie, bo jestem członkiem Rady Krajowej Platformy i myślę, że to dopiero przed nami. Czy będziemy szli tylko z Nowoczesną, czy ta koalicja będzie poszerzona o jakieś inne ugrupowania, czy może pójdziemy osobno. To są decyzje, które zapadają w tych gronach najważniejszych we władzach partii. Mamy chwilę, ale dosłownie chwilę, bo zaraz będzie końcówka roku, a wybory są późną wiosną, w związku z czym... Trzeba w styczniu ruszyć z kampanią, więc trzeba w styczniu wiedzieć, na jakich zasadach. Myślę, że te zasady w najbliższym czasie zostaną określone i jak najszybciej Państwa wszystkich poinformujemy o tym, kto i w jakim kształcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Szymon Ogłaza, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.